Triatlonem zainteresowałem się przede wszystkim z tego powodu, że nie muszę biegać 6 razy w tygodniu. Gdybym miał już biegać 6 razy w tygodniu, to chyba bym umarł z nudów. Życie sportowe w dorosłym życiu zacząłem mniej więcej 15 lat temu. Zacząłem startować w maratonach MTB. Później w ciągu 2-3 lat zacząłem biegać. Zacząłem dużo biegać. W międzyczasie uczyłem się pływać. Zajęło to kilka lat, ponieważ sam się uczyłem pływać. No, ale jak już doszedłem do takiego poziomu, że byłem w stanie w ciągu przepłynąć 500 metrów, to postanowiłem wystartować w triatlonie. Na początku to były jakieś takie lokalne zawody towarzyskie. W tej chwili mam już za sobą 8 ćwiartek Ironmana, połówkę w Gdyni w zeszłym roku, tą inauguracyjną połówkę Ironmana w Polsce. Nie trenuję bardzo regularnie, przez te wszystkie lata było to takie dosyć spontaniczne, jeśli się przygotowywałem do jakiejś imprezy, to tak. Natomiast nie trenowałem nigdy bardzo, bardzo regularnie, a to z tego względu, że sport traktuję tylko jako pewien sposób na zachowanie kondycji, ponieważ tym, co mnie przede wszystkim interesuje, to są wycieczki polarne z sankami, pod namiotem, na nartach i sport ma mnie do tego przygotować. Zacząłem uprawiać triatlon za namową Kuby. No może nie za namową, tylko tak to było, że razem jeździliśmy na rowerze i jakoś tak od słowa do słowa wyszło na to, że dałbym radę się spróbować. Byłem wtedy po kontuzji, po złamaniu zmęczeniowym kości piszczelowej, którego nabawiłem się przygotowując do zimowego maratonu bieszczadzkiego. Wcześniej zaliczyłem 2 maratony, ale były to praktycznie jedyne biegi, w których startowałem. Wcześniej nie miałem żadnej przeszłości biegowej. Naczytałem się w Runner's Worldzie, że jestem w stanie przebiec maraton z marszu, no i tak zrobiłem. Czy było to mądre? Nie wiem. Skoro złamałem sobie nogę, to chyba raczej nie. I nie polecam tej drogi nikomu. Natomiast tak wygląda mój sportowy background. Biegam, żeby utrzymywać serce w dobrej kondycji, żeby czuć się dobrze i żeby się odstresowywać. Wierzę w to, że nie można trenować na hura i w ostatniej chwili. Sądzę, że do dobrej kondycji, do dobrego wyniku można dojść stopniowo, wchodząc małymi kroczkami po malutkich stopniach, a nie wspinając się na wielkie góry. Dlatego cały ten okres od w zasadzie lipca, bo w zasadzie już w czerwcu, kiedy razem z Krystianem wystartowaliśmy w Ślesinie, to wiedzieliśmy, że się będziemy ścigać już za rok. No więc cały ten okres podzieliłem sobie na 4 odcinki. Pierwszą częścią mojego treningu była wycieczka piesza na długości 500 km, główny szlak beskidzki. Zrobiłem ją w lipcu. Później dałem sobie troszeczkę odpocząć swoim nogom. W tej chwili realizuję jeden plan treningowy do ćwiartki. On się zakończy w okolicach początku stycznia i to będzie bardzo silny bodziec treningowy. Następnie wyjeżdżam na przełomie stycznia i lutego do Szwecji na właśnie taką wycieczkę polarną. I wracam i właśnie to będzie później kolejny plan treningowy, który mnie już podprowadzi do samych zawodów. Mamy jesień, na tym etapie trudno ustalać już plan treningowy na zawody, które odbędą się w czerwcu. Mój plan długoterminowy jest taki, żeby na razie trochę się poobijać, zrobić core, wzmocnić mięśnie brzucha i zrzucić parę kilogramów, postarać się utrzymać kondycję przez zimę, a od lutego zacząć intensywnie przygotowywać się do zawodów w Ślesinie w czerwcu. Dlaczego uważam, że mogę wygrać z Krystianem w Ślesinie? Ponieważ myślę, że on jest człowiekiem, który trenuje na hura. Ja mam dużo większe doświadczenie, o wiele więcej lat uprawiam ten sport. Znam lepiej po prostu swój organizm, wiem czego on potrzebuje, jak go zabodźcować. I wydaje mi się, że to doświadczenie przemawia za mną, a przede wszystkim zamierzam mocno schudnąć, ponieważ w tej chwili mam sporą nadwagę, to się nazywa nawet profesjonalnie otyłość. Jeśli schudnę 20 kg, po prostu Krystian zostanie z tyłu i będzie mógł tylko zbierać papierki po moich żelach.
Trochę żałuję, że zgodziłem się na ten zakład. Bo to jest tak, że słabszego się nie bije. A wiem, że tutaj akurat jestem lepszy. Szybciej biegam, szybciej jeżdżę na rowerze. I poza tym w ostatnim starcie w Ślesinie włożyłem Kubie paręnaście minut. Ciężko mu będzie odrobić taką stratę. Ja mam nadzieję jeszcze się poprawić. Jeżeli odpukać w niemalowane się nie kontuzjuje w żaden sposób, to raczej wygram ten zakład bez mrugnięcia okiem. Ale no co, miałem stchórzyć?